Bardzo w istocie rzeczy pozytywna postać. Paweł Wieczorkiewicz. No pozytywna jak pozytywna, zależy od punktu widzenia. Marek Urbański. Piękny i bestia. Józef Grzegorz Chłopicki, polski generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. W okresie powstania listopadowego członek Rady Administracyjnej i naczelnik Sił Zbrojnych. Zwolennik rokowań z carem, przeciwnik działań zbrojnych, wstrzymywał przygotowania wojenne. No, ale też w gruncie rzeczy, jak co do czego doszło, wygrał bitwę, która przesądzała o losach powstania w pierwszej jego fazie, bitwę w Olszynce Grochowskiej. Świetnie uszykował wojska i świetnie nimi pokierował, chociaż formalnie nie sprawował naczelnego dowództwa, był doradcą naczelnego wodza. Bardzo w istocie rzeczy pozytywna postać. No pozytywna jak pozytywna, zależy od punktu widzenia. Jako człowiek być może tak, jako dowódca z całą pewnością, Olszynka też o tym świadczy, ale nie jako członek władz powstania, nie jako bojownik o suwerenność tego kraju. Do tego się zupełnie nie nadawał i tego zresztą nie chciał. Należał do generacji mającej kompleks Rosji, ponieważ Napoleon był najwybitniejszym człowiekiem w ogóle, a Aleksander go pokonał, czy Rosja go pokonała, to znaczy, że nikt nie może pokonać Rosji ani w starciu, a tym bardziej w starciu zbrojnym. Stąd niewiara w sens i powodzenie powstania, stąd zmarnowanie bardzo wielu szans, no, stąd zdurne rokowania z Petersburgiem, stąd opóźnianie formowania wojska i stąd niechęć do jakichkolwiek akcji zaczepnych, które jak się okazały, myślę o ofensywie prądzyńskiego, miały pewne szanse powodzenia i mogły jednak przesądzić o wyniku tego powstania. Oj, jeśli mleko się już rozlało i z rokowań nic nie wyszło, no to właśnie trzeba było zdobyć jakieś punkty, trzeba było powstrzymać tą armię Dybicza, która szła. A dlaczego w takim razie? To im szybciej sprawa by się skończyła, tym z punktu widzenia Chłopickiego powinno być lepiej. Nie, jego założenie jednak było, wydaje się, troszkę inne, mianowicie takie, że jeszcze może uda się coś uratować i urokować, tylko rokując pewnymi atutami w ręku. Odbicie natarcia rosyjskiego na Warszawę stanowiło ten pewien atut. To następcy Chłopickiego zmarnowali go kompletnie. No, wszyscy go zmarnowali w powstaniu listopadowym. Piękny i bestia.